Loteria to moja pasja. Loteria to moje życie. To od tego wszystko się zaczęło. Mój ojciec grał, odkąd miałem 6 lat. Miał niesamowitego farta i zawsze trafiał właściwe liczby. Miał tak dużo szczęścia, że nawet nie musiał pracować. $500, które wygrywał za każdym razem, wystarczały nam na życie. Gdy skończyłem 18 lat, po raz pierwszy zabrał mnie ze sobą. Pamiętam swoją ekscytację, gdy pierwszy raz wziąłem kupon do ręki. Po powrocie do domu całe moje ciało aż buzowało. Pamiętam, jak zacząłem sprawdzać wyniki w gazecie następnego dnia. Wygrałem nagrodę drugiego stopnia, a mój ojciec był bardzo ze mnie dumny. Był przeszczęśliwy, widząc moje liczby. Nie szczędziliśmy sobie przyjemności. Jeszcze tego samego dnia poszliśmy na kolację do luksusowej restauracji. Od tego dnia kolektura była moim drugim domem. Chodzenie tam, kupowanie kuponu i sprawdzanie wyników to była moja rutyna. Szczęście szybko się jednak ode mnie odwróciło i przestałem cokolwiek wygrywać. Byłem zły i sfrustrowany. Nie mogłem się od tego uwolnić i wierzyłem, że jeszcze się odkuję. Zacząłem myśleć, jak mogę zwiększyć swoje szanse. Wtedy natknąłem się na pewną reklamę w internecie. Był tam wielki napis: większa szansa na wygraną, potrójne pieniądze. Nie mogłem uwierzyć w swoje szczęście. Tego właśnie potrzebowałem. Następnego ranka obudziłem ojca, mówiąc mu, że zabieram go do kolektury. Tylko my dwaj, ojciec i syn. Natychmiast się zgodził. Miał już swoje lata, mocno się postarzał. Jego twarz była pomarszczona, a włosy posiwiały. Wsiedliśmy w taksówkę i pojechaliśmy. Wziąłem 10 kuponów, po czym wręczyłem im zapłatę. Proszę bardzo, zróbcie z nimi co chcecie, powiedziałem, po czym pchnąłem swojego podstarzałego ojca w ich stronę. Zaczął dyszeć z przerażenia i patrzył na mnie z bezradną i zdezorientowaną miną. Moja twarz była jednak niewzruszona. Jeden z mężczyzn wprowadził mojego ojca do budynku i zamknął za sobą drzwi. Następnie odwróciłem się spokojnie i odszedłem, słysząc przeraźliwy krzyk mojego ojca. Dostali swoją zapłatę. Oczy, ręce, nogi, cokolwiek chcieli. Nawet nie myślałem o tym, ile musiało być tam krwi. Tej nocy sprawdziłem wyniki. Żaden z kuponów nie miał ani jednej trafionej liczby. Zacisnąłem zęby ze złości, powtarzając sobie, że pewnego dnia w końcu wygram ten milion. Po chwili przyszedł mój brat i zapytał, co robię. Wiesz, czym jest loteria? Zapytałem. Może chcesz pojechać jutro ze mną do kolektury?